Kiedy jest ten moment, kiedy mówię coś śmiesznego, abyś dodał to na początek filmiku? Ja na ser mam osobny żołądek, także... Także coś z serem na pewno. Ludzie odtworzą ten filmik, powiedzą, Boże. Cześć, dzień dobry, nazywam się Anna Sojka. Jestem instruktorką taekwondo ITF w klubie Samurai oraz prowadzę treningi indywidualne i zapraszam Was oczywiście na zajęcia, ale też przede wszystkim na obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka i komentarz. I suba. Wszystko zostawcie. Moja przygoda z taekwondo zaczęła się od tego, że bardzo chciałam trenować boks. Ale na boks nie zgodziła się moja mama. Pozdrawiam cię, mamo. Uargumentowała to tak, że po prostu ktoś mi złamie nos na boksie. No na taekwondo oczywiście nie da się złamać nosa, także zapraszamy do zajęcia. Niemniej uważam, że to była bardzo dobra decyzja. No i było tak, że mój brat zaczął chwilę przede mną chodzić na taekwondo. Chodził około miesiąca, dwóch miesięcy może. I był zachwycony tymi treningami. Zresztą jest filmik o moim bracie już nagrany, także o Bartku Sojce. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście, no to koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał. No i mój brat zaczął chwilę przede mną chodzić na treningi. Był zachwycony, bardzo mu się podobało, bardzo od razu się zżył z trenerem. No i namówił mnie, żebym pewnego razu spróbowała. No i ustaliliśmy sobie konkretną datę i pamiętam, że mój tato miał nas odwieźć wtedy na trening, ale wtedy wrócił bardzo późno z pracy. Kiedy po nas przyjechał, już był jakieś 10 minut spóźniony, co oznaczało, że będziemy spóźnieni około 20 minut na trening. Ja się rozpłakałam wtedy, powiedziałam, że nie jadę, bo nienawidzę być spóźniona. Miałam wtedy 14 lat, kiedy to był mój pierwszy trening, także naprawdę to było coś. Mój płacz jednak nie był zbyt przekonujący, ponieważ chwilę później byłam w samochodzie i następną chwilę później byłam już na sali treningowej. Jak widać, nic mi się nie stało z tytułu mojego spóźnienia. Przeżyłam, nie będę mrugać, nie potrzebuję pomocy. Także bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy trening, pomimo tego, że był krótki. Była to taka typowo ogólnorozwojówka i od razu mi się spodobało, ponieważ trenowałam inne sporty, więc czułam się mocna fizycznie i to mnie tak od samego początku zbudowało. No i tak zostało do dzisiaj. Na pewno coś, co ma ser. Ja na ser mam osobny żołądek, także... Także coś z serem na pewno. Na przykład, no co, lasagna. Bardzo dobra jest lasagna. Może być pizza, oczywiście. Cztery sery, tak, quattro formaggi. Nie mogę powiedzieć, bo mam jedną i później się już tam nie dopcham, także przykro mi, idźcie do Adriana na kanapki. Kanapki? No, szeroki wachlarz. Jakby sałata, szyneczka. Albo do Łukasza na snickersy. Top, snickersą. Na wytrawnie i na słodko. Ja uważam, że taekwondo jest dla każdego. Oczywiście niezbędne są chęci, bo jeśli ktoś nie chce, no to wiadomo, każdy musi dojrzeć do tego momentu. Natomiast uważam, że taekwondo jest dla każdego i pokazują to grupy, które prowadzimy, bo mamy i dzieci w wieku przedszkolnym, i dzieci w wieku szkolnym, i młodzież, i dorosłych, chłopców, dziewczynki, kobiety, mężczyzn, także naprawdę jest tutaj miejsce dla każdego. Myślę, że taekwondo przynosi naprawdę wiele korzyści. Oczywiście są to korzyści, jeśli chodzi o kształtowanie sprawności fizycznej, kształtowanie sylwetki, oczywiście jest to również kształtowanie charakteru, zwłaszcza u młodych osób, ale również też kształtowanie takich, powiedzmy, postaw społecznych, dlatego że kiedy dziecko przychodzi na trening, to uczy się, że jest jakaś hierarchia, że jest szacunek, że jest system nagród, jest system kar i na początku uczy się tego na treningach, ale później przynosi to wszystko na życie codzienne, tak? Może sobie to przetransferować i dzięki temu, że zapoznało się dziecko z tym na treningach, to później jest mu łatwiej, bo jest bardziej już istotą, powiedzmy, społeczną dzięki temu, czego doświadcza na zajęciach. Jest mu po prostu łatwiej. Cecha, którą udało mi się wyrobić dzięki treningom, to jest systematyczność i bardzo to doceniam, bardzo jestem za to wdzięczna, dlatego że to się przekłada na wszystkie inne płaszczyzny mojego życia i uważam, że systematyczność jest tym czynnikiem,
który decyduje o tym, czy osiągamy nasze cele, czy osiągamy jakiś sukces w życiu. Oczywiście to jest sprawa subiektywna, bo dla każdego sukces jest czymś innym, ale systematyczność to jest właśnie to, co pozwala ludziom te cele osiągać. Drugą cechą jest na pewno dyscyplina, ponieważ pomogło mi to trochę uporządkować tematy w mojej głowie, pomogło mi to uporządkować mój dzień, pomogło mi to uporządkować swoje cele. Dzięki temu jestem też lepiej zorganizowana, także naprawdę sobie to cenię tak w życiu codziennym. Bardzo dziękuję, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie naszego filmiku i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce na macie. Cześć!